Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku znowu zapraszam Was na budowanie domu Barbie! Poprzedni odcinek strasznie Wam się spodobał, więc uznałam, że nagramy kolejny... Czekajcie... Mogę Okej, mogę tu malować ściany, nowość dodali, spoko! Ale. Na samym początku mojej przygody ja bym chciała pojechać i kogoś odwiedzić jednak, bo na poprzednim odcinku to się tak średnio nam udało. O, tam jest dziewczyna. Jedziemy do niej! Jak się wracało do domu, nie pamiętam jak był respo, ale no to nie jest ważne. Ona ma duży dom. Hej, a mogę jej zabrać pieniążki? Milusia, złodziejusia. Niestety nie. Okej, ale możemy sobie wejść i zobaczyć, jak ten dom wygląda skończony. Dużo nam jeszcze zostało. O nie, nie zaprosi. Zadzwoniłam dzwonkiem. I dalej nie mogę wejść. Czekajcie, zerwę jej kwiatka. Proszę, ja mam kwiatka dla ciebie. Specjalnie kupiłam, jechałam do kwiaciarni. Ty mnie nie chcesz puścić. Dobra, chyba jej nie ma. Pojechała na zakupy. Patrzcie. To jest jakaś siłownia? To chyba nie jest siłownia. Ej, a jak wskoczę na kwiata? O! Ty, a tam się nie da włamać? Dum, 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 dum. Ej, no ja bym chciała się tutaj do niej włamać. Hello, hello! Ale jestem tylko na balkonie. W sumie z balkonu na dach to już niedaleko. Szybunia w pupunia. O nie, te drzewa nie stoją. Po tym też nie wespnę się. Wyłączyłam jej kominek, ej, ale zobaczcie tutaj. Jaki telewizor, OMG. Ale by się grało na takim. Dobra, basen? I ona chyba już ma cały dom wybudowany, nie? Tu ma basen wewnętrzny, a tu ma zewnętrzny. I... Geronimo! O matko, ja pływam! What the what? Ej, a ze zjeżdżań? Beskid, tutaj jest plaża. Ja zaraz idę. Boże, to wyglądało jak taka mewa jakby leciała, to po prostu drzewo się nie... ten... Chodźmy na tą plażę. Patrzcie, tutaj jest ten domek ratownika taki jakby. Czy ja mogę przepłynąć na tą wyspę? Hello, hello! Milusia, Klaudusia, Barbusiusia, Zwiedziusia... Tak, odkrywam nowe miejsca na tym. O nie! Niewidoczna ściana! Nie. Co jest na tej plaży? Ej, gdyby wygrało teraz tutaj więcej osób, ile gra? Ale gdyby grało więcej osób na tej mapie, pik, 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 to by można było tutaj sobie zrobić jakieś zawody. Dobra, ja może wrzucę do domu, pojedę coś wykupię i może tym razem pojedźmy w przeciwną stronę. Wiem, że byliśmy tam w poprzednim odcinku. Ej, ale jeżeli tu dojechałam do morza, to tam może będą góry. Oj! Nie chciałam na to stanąć. Ale może spróbujmy najpierw tu. Tu jest tańsze. Ej, w sumie strzałki nawet mi tu pokazują, żeby tutaj iść. Gdzie są moje strzałki? O Boże, 400 robuxów? Automatyczne zbieranie, patrzcie. Tu są tanie rzeczy. Czy tu mam jakiś basen? Trochę tak wygląda, jakby tutaj były takie schodki do basenu. Dobra, tutaj jeszcze okna. Rozpakować za 3000. Ile ją? No, 41 tysięcy? Ty, może ja jej faktycznie ukradłam tamte. Juice bar. Ja przeczytałam Justin Bieber, nie wiem czemu. What the what? Tutaj jest tanie. Patrzcie, schody nam się wybudowały. Czy jak wyjdę na górę, to już mogę? Nie, tutaj nie mogę jeszcze nic budować, niestety. Okej, to może teraz faktycznie tutaj to 2000 kosztuje? Co tutaj? No. To jest drogie. O, rośliny mamy za 630 tylko. Pięknie. No i tutaj, żeby zakończyć chyba to pomieszczenie, to już muszę te... I co? Co jeszcze tutaj niby jest? Światła, no tak, zawsze światła są na końcu. I ukończyliśmy living room, czyli taki jakby salon. I odblokowaliśmy taką śmieszną kurtałkę. Ja pójdę w tym czasie, o, zbiorę pieniążki. Niby mi tam pokazuje. Ale ja bym chciała ten kominek zobaczyć. Dobrze, fireplace to będzie kominek. Wow, ej, taki narożny. Strasznie mi się takie kominki podobają. Jak będę miała kiedyś domek, to bym chciała mieć taki właśnie kominek narożny. I takie akwarium też mi się podobają narożne. Sufit. I rozpakowywujemy. O, i tutaj mamy takie tańsze opcje za 500. Tutaj mamy za 1000. 1400, kolejne tanie. 1700.
No i już 2-300 niestety tanie się nie da, no i światła i pokój będzie zakończony. Czyli tak jakby tą część mieszkania, domu, rezydencji, naszej willi w sumie, mamy zakończoną, więc teraz możemy odebrać pieniążki i iść dokończyć tą kuchnię i zobaczymy, gdzie nas dalej pokieruje, bo tutaj nie mogę na razie budować. Dobra, zobaczmy kuchnię. Co my tutaj mamy z tanich rzeczy? 1700 mamy drzwi. 1900 lodówka, o matko, droga taka lodówka, 1900 zł, chociaż w sumie 1900 zł? Ile kosztują lodówki? No taka jak tu, że z dwoma drzwiami, no to więcej. Tylko o trzech trzeba liczyć, nawet i ponad. Kurczę, to tanio to jest, chociaż nie, może to waluta barbiątek jest po prostu droższa niż złotówki. No i zostało drogie wyspa. No i światła i mamy skończoną kuchnię, pięknie. Mini gra? Stałem się szefem kuchni? 3D serii zrobić. Jak mam zrobić? Dobra. Dodać... dodałam cukier, blueberry trzeba dodać, tak? No to dodajmy blueberry. Okej, i ty, ja faktycznie robię, ja nie wiedziałam, że tu takie rzeczy można. Wybrać sobie foremki, no to serduszkowe. I co teraz do piekarnika? Bez kitu. I to mi się piecze. Czy już mi się upiekło? Nie, jeszcze nie, pewnie będzie jakieś za chwilę. Patrzcie, tam można podłogę kupić. Dobra, trzeba wyjąć, żeby się nam nie spaliły babeczki. Ja cię kręcę. I teraz możemy wybrać sobie na przykład, nie wiem, żółty lukier. I czy coś się nam tu pojawi? Faktycznie, czy trochę tak to będzie oszukańcze? Faktycznie się stało! Ja chcę kolorowy ten brokacik. I co, i teraz zaniesiemy tej dziewczynie i... Boże, jakie piękne! Czekajcie, to ja na szybko jeszcze zrobię kolejne. Ja teraz przez przypadek jak piekłam zauważyłam biskitu, ty! Ja przy plaży mieszkam? Ej, ale nie było tej plaży. Oni musieli zupdate'ować tą grę. Dobra, wyciągam ciasto, żeby mi się za bardzo nie spiekło. Ty, oni jak nic zupdate'owali tą grę. Ale jaja, co mi dasz? Pięknie, 3. Patrzcie, dostałam strój szefa kuchni. Dot. Ja wejdę i ja zobaczę, czy tu nie ma minigier gdzieś. Bo mi się wydaje, że tego wcześniej nie było. To jak ja może dalej odbukuję, o Jezu. To będą kolejne miny. Minigry. Możecie mi napisać w komentarzu, czy wy już dalej przechodziliście. Czy już dalej odblokowaliście ten dom i czy faktycznie są dalej jeszcze te minigry, jeżeli faktycznie już mieliście szansę wypróbowania tego. Dobra, rozpakowywuję. Tu już drożej. Dobra, 2100. Tutaj 2600, 2600. 2600. 2600. 2900 niestety. No i 3900. 2600. 3400. Dobra. I jest wybudowane. I tam mnie gdzieś kieruje teraz. Ale odbiorę sobie pieniążki. To automatyczne zbieranie byłoby fajne. No ale nic nie szkodzi, bo to strasznie drogie. Ja nie mogę, minigry. Dobra, ściany. Sufit. Okna. Co jeszcze tutaj? Okna są. Pięknie, dalej. Dalej okna. Mamy bardzo dużo okien. O matko, ja mam nadzieję, że ja później nie będę musiała tych wszystkich okien myć. Dobra, 1100. No to tutaj 200, 200. 2900 telewizor. I światła 1500 naszym ostatnim zakupem w tym pokoju. Pięknie. Kolejny. Patrzcie, mogę spodenki takie ładne sobie przebrać. Dobra, to idę przebrać jeszcze spodenki. Tu są spodenki i ja chcę te różowe. O, właśnie te. Dobrze, zrobione. Myślę, że i tak powoli chyba już będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek, ale zauważyłam, że tutaj mogę wybudować teraz schody, więc wybudujmy. Czy ja mogę teraz tutaj dwór zrobić, basen i w ogóle, to spróbujmy może. Bo to będzie już strasznie drogo. Patrzcie, mam swój basen. Tu są po 3000. O Jezu, ile tych wyskoczyło. 2800, to chodźmy tu, bo mam mało pieniążków, kurczę. Te za 3 zostawmy, zobaczmy co jest po drugiej stronie, bo może tam być też w miarę tanio. O Jezu, tu najtańsze to 2800. No niestety. 3900. Aha! Ja za to dałam 3900! Coś tu poszło nie tak, nie? Te ceny są coś oszukane. Dobra, no i 300.
Okej, okay. Już mnie na nic nie stać, muszę się wrócić. Weźmy pieniążki i zobaczmy, ile nam się ich zrespiło przez ten czas, bo coś czuję, że mało. 10 tysięcy, wydajmy już te 10 tysięcy. Wydamy to do końca, czyli bardzo szybko. I będziemy wtedy mogli już zakończyć dzisiejszy odcinek. Więc jeżeli wam się podobał, to zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę. Ja kupuję za 300 i za 3400 i starczy mi jeszcze coś na pracę na drugą stronę, więc biegnę, ale wy zostawiacie bardzo dużo łapek w górę, jeżeli wam się taki film podobał, bo to jest dla mnie znak, żeby nagrywać ich więcej. Była pierwsza część z Barbie, powstała druga, bo widziałam, że jesteście zainteresowani właśnie drugą częścią Barbie. Aha. Więc zostawianie łapek się opłaca, jak zostawiacie też łapki, to subskrybujcie też ten kanał, wtedy nie omijacie takich filmów właśnie barbiątkowych. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!